Od ponad 25 lat marka McHale kojarzona jest z innowacyjnymi, niezawodnymi i wytrzymałymi maszynami do prasowania i owijania bel. Maszyna do ścielenia i podawania pasz McHale C460 może być używana do karmienia kiszonką oraz do łatwego podawania siana i słomy. Rolnicy już dawno dostrzegli zalety ścielenia słomy, a teraz dzięki maszynie McHale C460 proces ten stanie się jeszcze prostszy i bardziej wydajny. Przy użyciu McHale C460 ściółka jest rozprowadzana szybko i skutecznie, tworząc grubą warstwę słomy. W miejscach trudno dostępnych rynnę wyrzutu można obrócić o 300 stopni. Słoma może być podawana na odległość 18 metrów po prawej stronie maszyny oraz 13 metrów po stronie lewej, zapewniając w ten sposób operatorowi maksymalny zakres pracy. Dwustopniowa przekładnia umożliwia operatorowi maszyny dostosowanie obrotów wirnika. Od 280 obrotów na minutę przy karmieniu kiszonką lub sianem do 540 obrotów na minutę podczas ścielenia słomy. Kluczową cechą konstrukcji McHale C460 jest jej kompaktowa budowa, dzięki czemu maszyną można łatwo operować. Boki maszyny zaprojektowano w kształcie stożka, co zapobiega wypadaniu materiału poza maszynę. Podczas gdy bela obraca się wewnątrz maszyny, wszelki luźny materiał mieści się w jej korpusie, co eliminuje straty materiału. McHale C460 posiada wirnik o średnicy 1 m i 57 cm, który wyposażony jest w 6 łopat dmuchawy, zapewniając w ten sposób mocny wydmuch i podawanie materiału na dużą odległość. Wirnik w maszynie działa niezależnie od rotora. Istnieje wiele zalet tego systemu. Wirnik może pracować na pełnych obrotach, zanim rotor zacznie podawać materiał, dzięki czemu zapotrzebowanie na moc jest mniejsze oraz zmniejsza się prawdopodobieństwo zapchania maszyny podczas jej uruchamiania. Przenośnik podłogowy w McHale C460 składa się z hydraulicznie napędzanego łańcucha i umieszczonych na nim listew. Konstrukcja przenośnika zapewnia ciągłe i równomierne podawanie materiału do rotora, a prędkość obrotową taśmy można regulować na panelu sterowania w kabinie traktora. Rotor podający wyposażony jest w 48 noży zamontowanych na 6 dyskach. Rotor napędzany jest pasem wieloklinowym, uruchamianym poprzez siłownik hydrauliczny. Rotor działa niezależnie od wirnika, dzięki czemu przy uruchamianiu maszyny zmniejsza się zapotrzebowanie na moc do 70 koni mechanicznych. McHale C460 została wyposażona w rynnę wyrzutu o 3-stopniowej regulacji, co zmniejsza opór i pozwala na daleki wydmuch. Rynna została zaprojektowana do poruszania się po łuku, aby zapewnić minimalny opór. Tak jak w przypadku pozostałych produktów firmy McHale, maszyna C460 została zaprojektowana w ten sposób, aby być jak najbardziej przyjazna użytkownikowi. Operator może nią sterować przy użyciu joysticka umożliwiającego regulowanie z kabiny traktora położenia rynny i kierunku wyrzutu w łatwy i bezpieczny sposób. Klapa załadowcza pozwala na załadunek beli do maszyny bez konieczności używania drugiego traktora, redukując tym samym zapotrzebowanie na dodatkową pracę maszyny i drugiego operatora, a maksymalizując bezpieczeństwo i efektywność. Łamana konstrukcja klapy sprawia, że podczas ładowania beli może zostać ona zatrzymana w zagłębieniu klapy, aby usunąć sznurek lub siatkę. Przyciski sterujące znajdujące się na ramie maszyny umożliwiają użytkownikowi sterowanie klapą, będąc poza kabiną traktora. Zawias tylnej klapy umiejscowiony jest na tej samej wysokości co taśma przenośnika, gwarantując łatwy załadunek prostokątnych i kwadratowych bel.
Cały proces ścielenia i podawania paszy przy użyciu McHale C460 może zostać wykonany szybko i bezpiecznie, bez opuszczania kabiny traktora. Poprzez panel sterowania użytkownik maszyny może ustawić następujące funkcje. Pozycja tylnej klapy załadowczej. Włączanie i wyłączanie rotora. Uruchamianie przenośnika podłogowego. Prędkość i kierunek przenośnika. Ruch grzebienia rotora do odblokowania. Pozycja i wysokość rynny wyrzutu. Skonstruowana według najwyższych standardów i testowana w najbardziej wymagających warunkach, McHale C460 gwarantuje rolnikom efektywność, trwałość, niezawodną pracę oraz zmniejszenie kosztów.